Ostatnio uczyliśmy się, poznawaliśmy prawdę Bożą, jakąś naukę wyciągaliśmy z lasu, z drzew, a dzisiaj Pan Bóg przygotował dla nas, a najpierw dla mnie, przeze mnie dla was, pewną naukę, która płynie z szat. Są takie wersety w Biblii, których człowiek przez długi czas nie rozumie, albo na którym się zastanawia, albo tak nie do końca umie sobie z nimi poradzić. I te wersety, które słyszeliśmy z Ewangelii Jana, z 19 rozdziału, 23-24, dla mnie takie były te wersety. Ja je przypomnę. Gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich, nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyja ma być? Aby się wypełniło pismo, które mówi, rozdzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. Czyli tak żyjemy w XXI wieku, i tak najpierw moje myślenie takie XXI-wieczne, tak? Że skoro szata, to albo ma rękawy, albo nogawki, wiecie? I tak mówię, o co chodzi? Jak oni chcieli to? Jakby nie było tkana, to by pokroili, to znaczy jak? Nie mogłem sobie tego wyobrazić. Jak można chcieć kroić, tak? Szatę. Przecież to albo ma, mówię, albo rękawy, albo nogawki, albo no. Ja wiem, no przecież to. To nielogiczne, nie? Ale nawet suknia to my tak, to jest jakieś wycięcie, tak, na głowę. No i co? I jeden wziął górę, a drugi na cztery części. Długi czas nie dawał mi to spokoju. No znaczy, co jakiś czas. Nie, żebym dniem i wieczorami o tym myślał, ale co jakiś czas te wersety wracały przy okazji i wciąż to wracała ta myśl, to pytanie, co to była za szata, że można było ją na cztery części pokroić. I nie pokroić tylko dlatego, że była cała tkana. Odpowiedź oczywiście jest w Biblii. Chcielibyśmy otworzyć czwartą księgę Mojżeszową. Na 15 rozdziale, i tu od 37 wersetu. Czwarta Mojżeszowa, 15 rozdział, od 37 wersetu. I tu czytamy tak. I rzekł Pan do Mojżesza, przemów do synów izraelskich i powiedz im, żeby oni i ich potomkowie porobili sobie frędzle na skrajach swoich szat, a przy frędzlach na skraju umieścili sznurki z fioletowej purpury. Będziecie mieli te frędzle po to, abyście, gdy na nie spojrzycie, przypomnieli sobie wszystkie przykazania pańskie i abyście je pełnili, a nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa. Abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania, i byli świętymi Boga waszego. Jam jest Pan, wasz Bóg, który was wywiodłem z ziemi egipskiej, aby być dla was Bogiem. Jam jest Pan, Bóg wasz. To jest ta szata, o którą żołnierze rzucali los. W 3 Mojżeszowie 19:19, gdybyśmy czytali, to Bóg mówi, że nie będziesz mieszał, tak? Nie będzie zszywał lnu z wełną i tak dalej. Jednorodna ma być tkanina. Ta jednorodność tkaniny też pokazuje, że Bóg jest jeden, tak? Jednorodny. Taki sam. Od początku do końca. A zastanawiam się, skąd ta myśl u Boga? Dlaczego Bóg kazał Izraelitom zrobić szaty z frędzlami, tak? A na końcu umieścić dodatkowo jeszcze fioletowy sznurek.
Odpowiedź też jest z Biblii, kilka wersetów wcześniej. Przeczytajmy od 32 wersetu. Gdy synowie izraelscy przybywali na pustyni, napotkali człowieka zbierającego drwa w dzień sabatu. Ci, którzy go napotkali, zbierającego drwa, przyprowadzili go do Mojżesza i Arona oraz do całego zboru i osadzili go pod strażą, gdyż jeszcze nie było rozstrzygnięte, co ma się z nim uczynić. I rzekł Pan do Mojżesza: mąż ten poniesie śmierć, niech cały zbór go ukamienuje poza obozem. I wyprowadził go cały zbór poza obóz i ukamienowali go i umarł, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Najpierw zdarzyło się coś, co samego Boga dotknęło, co go tak zabolało. To jest ten obraz, który czasem mówią, że Bóg w Starym Testamencie jest ten srogi, tak groźny, mściwy. A tutaj Bóg jest sprawiedliwy, tak? Bóg nie mógł inaczej postąpić. Ale to nie przeszło tak sobie lekko, łatwo. To było bolesne przeżycie, że ten człowiek musiał zginąć, bo Bóg jest sprawiedliwy. I Bóg mówi: nie chcę na to patrzeć, nie chcę, żeby tak było. Mówi: niech zrobią. I później czytamy: i rzekł Pan do Mojżesza: zróbcie sobie szaty z rędlami, tak, i z niebieskim sznurkiem. Miejcie je przed oczami. Tak jak przez wasze oczy przychodzi pokuszenie, tak niech też wasze oczy, spoglądając na tą szatę, na te pręzy, przypominają wam o moich przykazaniach, abyście ich nie przekroczyli. Bo ja nie chcę nikogo więcej skazywać na śmierć. Bóg z miłości to dał. Ta szata w języku polskim się nazywa tałes. Ogólnie mówi się na to tilit. Wygląda to tak, że jest to prostokątny kawałek materiału, tak? Utkany jednorodnie. Są frędzle i na końcu na czterech rogach jest 7 białych sznurków i 1 niebieski. Kolor jest nieistotny, ale z reguły są białe, czasem w pasy, różne. Ale prostokątny materiał, tkany, frędzle i na końcu 7 białych sznurków i jeszcze 1 niebieski. Za tym jest ogromna symbolika. Te 7 białych nitek, które są w 4 rogach, symbolizują Boże przekazania. Jest ich 7, bo Boże przykazania są doskonałe. Jak doskonały jest Bóg, tak doskonałe są i Boże przykazania. I to wskazuje, te 7 nitek wskazuje właśnie na nie. To na nie mieli patrzeć, gdy przyszła ci myśl, żeby skręcić w lewo czy w prawo, to one miały ci przypomnieć, że jest Boże prawo, które jest doskonałe. Dodatkowo jest niebieska nitka. Kolor czerwony symbolizuje krew, a kolor niebieski to królestwo. Dodana jest niebieska nitka, która wskazuje na Jezusa Chrystusa, na sługę króla. I piękna nauka z tego płynie, gdyż ta niebieska nitka dodana nie odcina tych białych. Nie przekreśla ich. Ona jest razem z ich 8, ona jest wtedy pełnią, doskonałością. Pełnią prawa z Jezusem Chrystusem. I Jezus Chrystus z jego plata. Wskazuje to, że te Boże przekazania, święte, możesz wypełniać tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. To Jezus Chrystus je wypełnia w doskonały sposób i je wypełnił. W języku polskim jest przetłumaczone, że przyprawisz, zrobisz, wykonasz, a w języku hebrajskim jest
użyte słowo, które pochodzi od Natan, dać. To też mówi nam, że ta niebieska nitka została nam dana. To Jezus Chrystus, Zbawiciel, został nam dany. To ma wskazywać na to, że Jezus Chrystus został nam dany. Skoro jest to prostokąt, to ma też cztery rogi. W języku hebrajskim to on się nazywa kanfot. Otwórzmy na chwilę Księgę Objawienia. Na czwartym rozdziale. W czwartym rozdziale tutaj mamy wizję nieba i od szóstego wersetu do ósmego przeczytajmy. Objawienie, czwarty rozdział, werset od 6-8. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokół tronu cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna do orła w locie. A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmocny, który był i który jest i który ma przyjść. Te cztery rogi tej szaty mają wskazywać na te cztery osoby. Kiedy ktoś zakładał talit na głowę, tak, cały był nim przykryty, to w symboliczny sposób miało pokazywać, gdzie wtedy stoi, gdzie on jest. Jego głowa i serce były pośrodku czterech rogów, czyli przy Bożym tronie. Kiedy modlisz się, stajesz przed Bożym tronem. Cały ten materiał właśnie, na końcach którego były te cztery cicit, one się nazywają, też po siedem sznurków białych z niebieskim, symbolizuje właśnie Ducha Świętego, że to w Duchu Świętym stajesz. To Duch Święty jest twoją mocą. To Duch Święty cię okrywa. I w czasie modlitwy stajesz w mocy Ducha Świętego przed tronem Bożym, w samym środku. I ta niebieska nitka mówi też, przypomina, że i to stajesz tam przed tronem Bożym, w Duchu Świętym, dzięki Jezusowi Chrystusowi. To tylko dzięki Jezusowi możesz tam być. Możesz dostąpić do tronu łaski dzięki Jezusowi Chrystusowi. Oczywiście rodzi się pytanie, czy Jezus nosił talit? Jak myślicie? Tak? No, też tak mówię, że wszystko na to wskazuje, tak, że Jezus nosił talit, skoro o niego rzucali losy, tak? O samym talicie Jezus powiedział w jednym wersecie tylko. Ewangelia Mateusza, otwórzmy, 23 rozdział, znane słowa. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział i werset 25. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i miseł, wewnątrz zaś są one pełne, przepraszam, 23:5, przepraszam. Tak? 23:5. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemiki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich.
To o tych frędzlach mówi Jezus Chrystus, tak? O tych stalitu, którzy pobożni Żydzi nosili. Był on w powszechnym użytku, skoro Jezus się do nich odnosi, tak? I co robili? Zamiast uświęcać się w środku, to stwarzali pozory świętości, tak? Wydłużając te frędzle, tak? Nie wiem, używając, że im dłuższe są, im bardziej widoczne, tym bardziej on jest święty. Z zewnątrz wyglądało fajnie, bogobojnie, dostojnie, ale Jezus mówi, ale co w środku? Jezus nie potępia noszenia talitu, bo sam go nosił, bo sam wypełnił wszystkie Boże przykazania, prawo, więc nosił i talit, ale potępia tych, którzy je nosili, tak? Że zamiast sami stawiać się świętymi, to stwarzają pozory świętości. Jesteśmy w Ewangelii Mateusza, to może otwórzmy na 9 rozdziale. I 20 werset z 9 rozdziału. A oto niewiasta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego. Nie było zwyczaju Izraelu, żeby dotknąć ciała, tak? To było nieobyczajne, tego rzeczy się nie robiło. A dotknęła niewiasta, która kraju szaty jego. Tym krajem szaty było to tzitzit, tak? Te białe sznurki z niebieskim. Słyszeli o tym w Łukaszu, 8 rozdziale i werset 43-46. Ta sama historia. Łukasz, 8 rozdział, werset od 43 wersetu. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć, podeszwszy z tyłu, dotknęła się kraju szat jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Tłum się, ogromny tłum, tak? Piotr mówi, no różni ludzie się ciebie tam dotykają, ocierają. A Jezus mówi, nie, ktoś w szczególny sposób się dotknął. Dotknęła się tego cicji, tego niebieskiego sznurka, który symbolizuje Jezusa Chrystusa. Dotknęła się Jezusa Chrystusa. I tak? Ja właśnie chciałam powiedzieć, że w moim tłumaczeniu to jak dotknęła się frędzli jego płaszcza. Amen. Okej. Okay. Dokładnie. W moim tego nie ma, ale pomyślałam, że to nie może być nic innego. A w Marka w 6 rozdziale i tu werset 56 czytamy, że to nie było tak, ta sytuacja była opisana szczegółowo, ale takich działo się wiele, wiele więcej. Bo tu 56 werset Ewangelii Marka w 6 rozdziale mówi nam, a gdziekolwiek przyszedł do wsi albo do miast, albo do osad, kładli chorych na placach i prosili go, by się mogli dotknąć choćby kraju szaty jego, a ci, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. A żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ten tzitzit, te 7 sznurków, tak, białych, które symbolizują Boże przekazania i niebieski, który je oplata, wiąże nierozerwalnie, który symbolizuje się Chrystusa, nie jest czymś magicznym, tak? Dotknęła się z wiarą, oni z wiarą. To nie same te sznurki mają moc, tak?
One nie mają jakiejś magicznej siły, żebyśmy się dobrze zrozumieli. One tylko symbolizują, są symbolem. Tak? A ci ludzie, którzy przychodzili, którzy byli uzdrawiani, oni wierzyli w to. I wiara ich uzdrawiała, tak? Jezusa Chrystusa. To Jezus, widząc ich wiarę, uzdrawiał. Nie te sznurki. Tak? One tylko symbolizowały. Znana też historia z tej samej Ewangelii Marka, z 5 rozdziału. I tutaj od wersetu 35 po 43 przeczytajmy. A gdy jeszcze mówili, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolili nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełki, płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: talita kumi, co znaczy, dziewczynko, mówię ci, stań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat, i wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział, i powiedział, aby jej dano jeść. Znamy tą historię. Jest tylko pewien szkopuł, że chodzi o tłumaczenie, że kumi to jest powstań, tak, okej, ale talita to nie jest ani imię, ani w języku hebrajskim, ani arabskim nie oznacza dziewczynkę. Talita to jest talit po prostu. Gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć tak, jak powinno być, to Jezus powiedział do dziewczynki: powstań ku memu talitowi, tak? Albo powstań jak mój talit. Nie mogę sobie wyobrazić, że trzyma w ręce niesiony talit i mówi: dziewczynko, powstań. Talit to talit. Nie oznacza dziewczynki. O talicie możemy też czytać w Starym Testamencie. W historii, nie będziemy teraz ich czytać, o Eliaszu. Też czytamy o płaszczu Eliasza, tak? Co robi Eliasz? Zdejmuje płaszcz i uderza nią w wodę, która się rozstępuje. Ten płaszcz potem, kto po nim odziedziczył? Talit jego? Dokładnie. Elizeusz. I co zrobił z talitem? Tak samo. Powtórzył to, co zrobił Eliasz. Dlaczego wam mówię o tej szacie? Nie namawiam was do tego, sam tego nie uczyniłem, abyście teraz wyszukali w internecie i zamówili sobie talit. Znaczy można, ale nie namawiam was do tego. Jest to związane z modlitwą. My tutaj, my adwentyści, mamy ten przywilej, ten zwyczaj, że dużo się modlimy i często się modlimy. I chwała Panu. Paweł pisze tak, że bez ustanku się budźcie, tak? I my tak często czynimy, przy każdej okazji. Przed jedzeniem, czy jest problem, czy jest radość, czy cokolwiek mamy uczynić, to dla nas nie ma problemu. Od razu mówimy, to pomódlmy się, tak? Modlitwa nam towarzyszy każdego dnia wielokrotnie. Są to modlitwy krótsze, dłuższe, z różnych
okazji, tak? Czy różne są przyczyny, że się modlimy, ale modlimy się często i dużo. Czy tak jest, czy to tylko jakaś... Tak jest, okej. I muszę powiedzieć, że ja tutaj od tej reguły nie odbiegam. Tak samo. Kiedy wstaję rano, idę do pracy, tak, to już oczywiście modlę się, jak otworzę oczy. Kiedy idę, to modlę się, żeby w pracy poszło. W pracy różne czasem są problemy, to się w pracy jeszcze dodatkowo. Wracam z pracy, no to dziękuję Panu, że wow, dzięki niemu jakoś poszło, tak, i zostało wszystko ogarnięte. A zajechałem do domu szczęśliwie, no to też dziękuję. I tak coś masz robić i tak prosisz o błogosławieństwo, żeby... Jest tych modlitw sporo. Kiedy tak, przy którejś z kolei modlitwie, tak zauważyłem ku memu smutkowi, że te moje modlitwy, coś im brakuje, wiecie, że coś z nimi nie tak. Że jest ich tyle i tak często, ja nie powiem, żeby... Trudno znaleźć określenie, wiecie, ale... Że jakieś takie, czy byle jakie, czy od niechcenia, ale czegoś w nich brak. Coś, czułem, że coś z nimi jest nie tak. Nie tak się modlę. Bo to miejsce też, tak? A to stajesz na ulicy, a to w lesie, a to gdzieś tam, a to... to też... Tak jak stałem, tak... Tak stałem cały, wiecie, na tej ulicy, czy na łące, czy gdziekolwiek. To trochę przypominało, że co chwila jest skrzynka na listy, ja tam korzystam z okazji, tak? I wrzucam te listy, tak, do tych skrzynek. Co 100 metrów jest skrzynka, więc jak jest skrzynka, to wrzucę list, nie? W tym liście różnie, czasem prośby, czasem podziękowania, czasem od tak, pozdrowienia, wiecie, ale... I trochę to takie... Wrzucanie listów do skrzynki. I kiedy czytałem o tej szacie, o talicie, o tym, co on symbolizuje, to zacząłem w duchu, w myślach, w wyobraźni zakładać talit na siebie. Kiedy stanąłem tak do pierwszej modlitwy, kiedy to mówię, zakładam talit i nagle olśnienie. Nagle taki otworzyły mi się oczy, że może fizycznie stoję teraz na ulicy, ale duchowo to ja jestem przed tronem Bożym. Tak, stoję przed swoim Stwórcą. Stoję w duchu i tylko w nim mogę się modlić. Stoję dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dzięki niemu mogę dostąpić tego zaszczytu i stanąć przed Bożym tronem. I wiecie co? Moje modlitwy nagle się zmieniły. Nagle to uświadomienie sobie, gdzie ja stoję teraz, kiedy modlę się, zmieniły diametralnie moje modlitwy. Kiedy teraz staję, a nieraz jeszcze wyobraźnie widzę się w tym talicie, jak stoję, to chociaż miałem przed chwilą 5 gorących próśb do mojego Stwórcy, to często kończy się tak, jak czytaliśmy w Księdze Objawienia, że wołam, że Bóg jest święty, cudowny, wspaniały, wielbię Boga i odchodzę i wcale nie wypowiadam tych próśb, z którymi przyszedłem. Bo to miejsce i to, przed kim stoję, zmieniło wszystko. To kazanie może nie jest długie, ale nie wiem, jak jest z waszymi modlitwami. Czy w każdej modlitwie stajecie przed Bożym tronem? Czy jesteście jednak cali jeszcze na ulicy, w pracy, w pokoju? I powiem wam, że modlitwa nagle... Prosiłem o coś w sposób taki, jak prosiłem.
wrzucając ten list do kolejnej skrzynki. I stanąłem tak, wiecie, byłem taki wzruszony, że stoję przed tym tronem Bożym i wypowiedziałem pewną prośbę o osobę, która ciężko choruje i mam kontakt z tą osobą. I ta osoba mówi mi po tej modlitwie na drugi dzień, mówi, wiesz co, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale dzisiaj mnie energia rozpiera. Dzisiaj mam takie siły, jakby w ogóle, jak nowonarodzona. No to mnie szczęka opadła. Mówię, wow, Panie Boże, jesteś wielki, cudowny. No to niesamowite. I Pan Bóg dał jej 2 tygodnie w ciężkiej chorobie wytchnienia, kiedy miała siły, że tak powiem, jakby zapomniała o chorobie. I ona mówi, że nie wie skąd. Ja mówię, nie wiesz skąd, na pewno? Mówi, no a nie, na skąd? Ja mówię, a jest coś nad tobą? Nie wie, Bóg? A ja mówię, a kto inny? Byłaś u lekarza? Zapisał ci jakieś tabletki cudowne? No nie. Ja mówię, ja jej mówię o modlitwie, wiesz, modlę się za ciebie. Ja wierzę, że to Bóg dał ci wytchnienie. I zobaczyłem, że Bóg dał niesamowite błogosławieństwo. Mówi, tak, teraz stoisz we właściwym miejscu. Teraz stoisz u mego tronu. Cały, w duchu, w prawdzie, dzięki Jezusowi. Życzę wam wszystkim, żeby każda wasza modlitwa była właśnie w tym miejscu. Abyście byli cali głową, sercem przed Bożym tronem. Jeśli wam pomoże talit, jeśli to zakładajcie go sobie w wyobraźni, jeśli to wam pomoże. Nie musicie go fizycznie kupować, zakładać, ale pamiętajcie, że w każdej modlitwie stajemy tam, gdzie nasz Stwórca i Zbawiciel. Amen.